Włącz i zostań z nami. Pamiętasz, Panie Boże, nad Wołyniem łunę krwawą i ten krzyk z płonącej chaty W Narodowy Dzień Pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego przed 76 laty przez ukraińskich nacjonalistów oddajemy hołd obywatelom II Rzeczypospolitej. Zasmucił i przystanął i zapłakał. Będę miał zaszczyt prowadzić bardzo ważną, nowatorską, inicjatywną konferencję, po szczegółach za chwilę. O tym mówimy już od tak długo, jak długo można było o tym mówić. Natomiast dzisiejsza konferencja zmieniła nieco formułę. Chcemy zastanowić się nad innym zagadnieniem. Przypominamy ten wątek, ten dramat, to ludobójstwo na ziemię opolską, ten straszny okruch czasu, który boli, i boleć będzie tak długo, jak długo będziemy żyć. Na Kresach, w okresie II wojny światowej, w latach 1939-1947 zostało zamordowanych przez morderców ukraińskiej powstańczej armii oraz organizacji ukraińskich nacjonalistów około 200 tysięcy Polaków. Naturalnie byli mordowani też członkowie innych narodowości. My dzisiaj skupimy się głównie na problemach kresowych, ale nas interesuje, co ludzie, którzy ocaleli z tej zbrodni, co ci ludzie przyjeżdżając tutaj, wypędzeni ze swojej ziemi, co tutaj robili, czym się zajmowali, jakie mieli plany i do czego byli zdolni. Chcemy zastanowić się nad innym zagadnieniem. Przypominamy ten wątek, ten dramat, to ludobójstwo i po raz pierwszy w najnowszej historii będziemy mówić o tym, skąd jesteśmy, co tutaj czynimy, jakie wartości przenieśliśmy z tamtej naszej polskiej ziemi i jak one owocują na nowym gruncie. Te 1,5 miliona ludzi nie tylko, że zajęło się na nowym miejscu budowaniem nowej tożsamości, czy kontynuowanej tej starej tożsamości, ale także budowanie nowej tożsamości, ale zaczęło marzyć o czymś pięknym, o czymś wielkim, o czymś szlachetnym, o czymś dobrym, o życiu. O życiu, jak na tych ziemiach dalej żyć. Tam była jedna Polska, tutaj była zupełnie nowa, inna Polska. Całej ziemi dolnośląskiej, 49% mieszkańców to są ludzie związani z Kresami. Ci, którzy tam jeszcze żyli i przybyli tutaj, ich synowie, wnukowie i kolejne pokolenia. Czyli Dolny Śląsk to jest takie potężne zagłębie Kresowian. I w związku z tym, jakkolwiek spojrzymy na tę społeczność, na jej istnienie, działanie, dokonanie, naukę, pracę, to zawsze będziemy wiedzieli, że coś z sobą przynieśli. I właśnie my chcemy dzisiaj powiedzieć o tym, co myśmy przynieśli. Co myśmy przynieśli, co my robiliśmy. Kim jesteśmy? Warto sobie zadać zawsze pytanie, kim jesteśmy? I dzisiaj spróbujemy sobie odpowiedzieć, w jakim stopniu środowiska kresowe wchodziły, jak gdyby wkomponowywały się w strukturę społeczną, obyczajową, kulturową, polityczną. Młode pokolenie, które podejmuje trud zbudowania obrazu Kresowian, którzy coś tutaj robią przez te kilkadziesiąt, 70 parę lat. Młode pokolenie chce się zmierzyć z bardzo ważnym problemem. Czego dokonaliśmy? Co zrobiliśmy? W jakim kierunku pójdziemy? W jakim kierunku myślimy? Proszę zwrócić uwagę, poza mną, który reprezentuje trochę starsze niż młode pokolenie, i poza panem Zbyszkiem, który jest średnio młode pokolenie, to generalnie obok mnie siedzą same młode, piękne postacie, młode pokolenie. I oni dzisiaj zaczynają dzierżyć sztandar nauki. Jest to konferencja popularno-naukowa. Czynimy to, że młode pokolenie wchodzi w świat nauki. Badacze, analitycy szukają, pragną pokazać nam, pragną nam powiedzieć, jaki jest ten nasz współczesny świat. Chciałem podziękować przede wszystkim właścicielom tego pięknego budynku, Dworu Polskiego. To jest znakomite, że to miejsce, ci ludzie bardzo szanują idee kresowe. Tutaj się mieści Stowarzyszenie Szlachty Polskiej. Jak kresowianie budowali Wrocław? Kto odbudowywał najwartościowsze dzieła tego miasta? Kto tworzył naukę? Kto tworzył kulturę? Kto tworzył literaturę i sztukę? Muzykę, teatry?
było około 25% Kresławian, którzy przybyli tutaj głównie ze Lwowa, Stanisławowa, z Tarnopola, a przede wszystkim z Uniwersytetu Lwowskiego, Politechniki Lwowskiej, a także z innych uczelni lwowskich. Czyli możemy powiedzieć w gruncie rzeczy, że nauka wrocławska czy była kontynuacją nauki lwowskiej, że profesura, najtęższe umysły, największe, najwybitniejsze postacie polskiej nauki, to są ludzie, którzy przybyli tutaj, żeby prowadzić tę naukę ku przyszłości, żeby budować ją, żeby organizować, żeby tworzyć, żeby kreować. Więc te około 25 wygnańców z Kresów, głównie ze Lwowa, samego Lwowa, tych profesorów, było około 10% w ogólnej liczbie. Ale za to jacy byli, zaraz podam nazwiska. Z Wielkopolski we Wrocławiu po wojnie znalazło się 15% mieszkańców. Z warszawskiego województwa 13%, z kieleckiego 8%, Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Został pierwszym rektorem Uniwersytetu i Politechniki po wojnie, ponieważ te dwa byty naukowe były wtedy połączone. Prorektorem zaś został profesor Edward Sucharda, ostatni rektor Politechniki Lwowskiej, że kresowianie przywieźli to, co jest bezcenne, klimat Lwowa, atmosfery tamtych czasów, z różnych dziedzin, prawda, chemia, matematyka, a pisarze, Tymoteusz Karpowicz, bardzo energicznie włączyła się w życie kulturalne Wrocławia, głównie literackie, intelektualne, redaktorka naczelna zeszytu wrocławskiego. Ciekawe, że to miejsce na Karłowicach to był właściwie taki wielki ośrodek, taka meka literatury. Tam przybywali najwybitniejsi pisarze polscy i zagraniczni. To był taki ośrodek intelektualny, który wykuwał najciekawsze, najbardziej oryginalne myśli. Właśnie tam zjawiała się Maria Dąbrowska. Właśnie tam zjawiali się inni polscy pisarze. Specjalnie przyjeżdżali do Wrocławia, żeby spotkać się właśnie tam, w tym miejscu, znany też Lwowiak Czesław Hernas, profesor Hernas, który tam mieszkał jako student, wynajmował pokój, które dały początek właściwie rozwojowi intelektualnemu, naukowemu, gdyby nie to, że początek temu wszystkiemu dali Lwowianie. Więc ja mówię tutaj o tym przenikaniu się, prawda, tradycji. Poproszę teraz o wystąpienie pana Michała Maksima z Młodzieży Wszechpolskiej, organizacji kresowej na Dolnym Śląsku. Pierwszą organizacją, o której chciałem powiedzieć, jest to Fundacja Kompania Kresowa. Fundacja ta powstała w 2010 roku i jej celem statutowym jest działalność w zakresie edukacji, kultury, oświaty i wychowania ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, wspieranie lokalnych społeczności na rzecz podnoszenia ich poziomu kulturowego, ekonomicznego, informacyjnego. Głównym takim projektem, którym kojarzona jest fundacja, jest portal kresy.pl. Na portalu tym, jak pewnie większość z Państwa wie, pojawiają się materiały zarówno historyczne dotyczące polskości Kresów, informacje dotyczące kresowiaków, ich obecnej sytuacji, z jakimi problemami politycznymi się zmagają. Polska flaga w polskim domu. No i polegała ona na upowszechnieniu polskich barw narodowych na terenie Wileńszczyzny. I w zasadzie odbywała się ona podczas marszu 2 maja w Wileńszczyźnie, w Wilnie. Drugą organizacją, o której chciałem wspomnieć, jest Stowarzyszenie Odra Niemen. Głównym celem stowarzyszenia jest rozwijanie inicjatyw i projektów kresowych, polonijnych, historycznych i edukacji. Prowadzona jest wszechstronna współpraca z Polonią oraz z Polakami z zagranicy w dziedzinach oświaty, nauki, kultury, religii. Trzecią organizacją, o której wspomnę, jest Fundacja Studia Wschód. Prawdopodobnie najbardziej może być kojarzona z programem antenie TVP Wrocław, o nazwie obecnie Wschód, wcześniej funkcjonowała nazwa Studio Wschód. Jest to relacja z ziem, właśnie, z dawnych ziem właśnie, gdzie nasi dziadkowie, z terenów, które zamieszkali nasi dziadkowie. W tych relacji prowadzone jest wiele rozmów z Polakami. Akcja ta ma na celu także jakby integrację ludności polskiej, szczególnie młodzieży z tamtejszą ludnością. Miejsca, gdzie są pochowani ich przodkowie na terenach kresowych. Kolejnym takim osiągnięciem z Fundacji Studio Wschód jest budowa cmentarza legionistów w Rokitnie na Wołyniu. Projekt ten pochłonął 120 tysięcy złotych i w zasadzie
Cmentarz ten był całkowicie zdewastowany, płyty nagrobkowe znajdowały się pod ziemią. Ale musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Dlaczego doszło do takiego bestialstwa? Dlaczego zwykli ludzie, tacy jak my, potrafili zachowywać się jak zwierzęta? Bo tak trzeba powiedzieć. I na nim ciąży dużo większa odpowiedzialność niż na innych. Skupię się na hierarchach, bo to oni dawali przykład. Bo to ich milczenie doprowadziło do zbrodni. Opowiem o Andrzeju Szeptyckim, który był zwierzchnikiem kościoła grecko-katolickiego w latach, w których organizacja ukraińskich nacjonalistów i ukraińska powstańcza armia wraz z tysiącami podburzonej przez nich ludności ukraińskiej dokonywała masowych zbrodni na Polakach i osobach innych narodowości. Andrzej Szeptyki początkowo wielką nadzieją duchowieństwa grecko-katolickiego, ale także rzymsko-katolickiego. Niestety jego działania okazały się szkodliwe zarówno dla Kościoła, jak i dla odradzającej się narodowości ukraińskiej. Oni budują swoją tożsamość, budują swoją historię. Okazała się niezwykle szkodliwa, czego efekty nie są widoczne jedynie w czasach II wojny światowej, ale również obecnie. Andrzeja Szeptyckiego została dokładnie opisana w książce Grzegorza Homszyna Dwa Królestwa i będę się wielokrotnie odwoływać. Nie, zwracał się do Andrzeja Szeptyckiego o opamiętanie, o potępienie ideologii nacjonalistycznej. Grzegorz Homszyn uważał, że herezja nacjonalizmu, jaka szaleje na Ukrainie, jaka się tam zaczyna, jest początkiem końca tego narodu. Uważał, że może to być zaraza, która ogarnie wszystkich i dobrze przewidział przyszłość. Przewidział ludobójstwo. Ludobójstwo na Polakach, na Ormianach, ale również na Żydach. Nacjonalizm wprowadza etykę nienawiści. Nakazuje nienawidzić wszystkich, którzy są innej narodowości. Jest to niezwykle ważne. Musimy pamiętać o tym, że takie postacie jak Andrzeja Szeptyckiego musimy ocenić inaczej. Tak, bardziej surowo. Ponieważ oni dostali więcej, to oni mieli realny wpływ na to, co się działo. Etyka chrześcijańska nigdy nie pójdzie na kompromis ani z nazistowską ideologią, ani z komunizmem. Herezja nacjonalizmu doprowadza do prawie całkowitego duchowego zatracenia. Nacjonalizm jest stawiany ponad wszystko. Ponad Boga, ponad wartości, ponad etykę. A skutki tego są straszne. Narody wzajemnie się wyniszczają. Jeżeli odrzucimy Boga i etykę chrześcijańską, żadne metody nie będą dość okrutne, aby osiągnąć cel. A każdy, kto się z tym nie zgadza, zostanie wrogiem. Grał rolę wielkiego patrioty ukraińskiego, ale w duszy nie był Ukraińcem i nie dbał o dobro narodu ukraińskiego. Zachowywał się pasywnie i tolerował chorobliwy nacjonalizm ukraiński, by zjednać sobie opinię, ale bał się wystąpić i reagować przeciwko jego negatywnym skutkom. Polityka była dla arcybiskupa Szeptyckiego ważniejsza od powołania. Chęć własnej sławy przyćmiła rzeczywistość. Faktów z życia metropolity Andrzeja Szeptyckiego należy zwrócić uwagę na jego zachowanie wobec agresorów. Należy wspomnieć o jego wiernopoddańczych listach do cesarza, cara, Adolfa Hitlera, ale również do Józefa Stalina. Kiedy armia niemieckich nazistów zajęła Kijów, hierarcha listem pasterskim zarządził uroczyste celebry w cerkwiach oraz złożył serdeczne gratulacje z okazji zajęcia stolicy Ukrainy. Przy odgórnym milczeniu duchownych ludzie masowo poparli banderowskie działania, a wielu księży, wielu duchownych bezpośrednio brało udział w zbrodniach. Musimy zdać sobie sprawę, że wzór płynął właśnie od Andrzeja Szeptyckiego, który nigdy publicznie nie potępił herezji nacjonalizmu na Ukrainie. Kiedy były do niego pisane listy pasterskie, on milczał, udawał, że nie istnieje problem. Wydał list, nie zabijaj. W momencie, kiedy szerzy się herezja nacjonalizmu, kiedy Polacy są mordowani w najokrutniejszy sposób, Andrzej Szeptycki mówi o aborcji, mówi o samobójstwach. W liście pasterskim nie zabijaj. Ksiądz w społeczności ukraińskiej cieszył się często najwyższym autorytetem. Czynny i powszechny sprzeciw kapłanów mógł ocalić tysiące istnień ludzkich. Z
Stanisław Leszczyński w książce Uwikłanie, wspomnienia z Podola 1939-1945 pisze: osobiście to na nich zrzucam odpowiedzialność, metropolity Szeptyckiego, jak i naszego Wołoszyna. A przecież metropolita Szeptycki już pod koniec czerwca, a później w lipcu 1941 roku był świadkiem preludium tych strasznych zbrodni. Czyż nie słyszał, czyż nie widział z okien pałacu żydowskiej ludności pędzonej przez dziką ukraińską tłuszczę Lwowa? Wszak parę godzin, parę dni wcześniej hierarchia i duchowieństwo grecko-katolickie poparły tworzenie nazistowskiej dywizji SS Galicjan, składającej się z ukraińskich ochotników. To ta dywizja wzięła udział w ludobójczej akcji na ludności polskiej, między innymi w Hucie Pieniackiej. Andrzej Szeptycki nakazał pobłogosławić całą dywizję. Wspomnę na koniec właśnie o tablicy. Tablicy upamiętniającej Andrzeja Szeptyckiego, która zawisła tuż obok, na Uniwersytecie Wrocławskim. Rektor wraz z władzami Wrocławia nie ugięli się prośbom środowisk kresowych. Mimo protestów nie zdjęli tablicy. Nie byli w stanie wytłumaczyć, dlaczego czczą mordercę, dlaczego czczą osobę, która przemilczała morderstwo na Polakach. Naszym obowiązkiem jest mówić o tym, co się stało, o tym, co się wydarzyło. To tylko tak dla uzupełnienia, żeby nie uznawać, że to pojęcie jest jednoznaczne z tym, którego my używamy. Dodam tylko, bo czasami mamy takie opinie czy taką wiedzę, że arcybiskup Szeptycki nie wiedział o tych zbrodniach. Otóż wiedział wszystko dokładnie, dlatego że co tygodnia Bandera i czołówka przedstawicieli Ukraińskiej Powstańczej Armii co tygodnia informowała go, co tygodnia wysłannicy najwyższych władz banderowskich przyjeżdżały do pałacu arcybiskupa Szeptyckiego i składały relacje, co się dzieje. Wiedział o wszystkim bardzo dokładnie. I to, że nie reagował, to świadczy o stanie jego sumienia i o jego stosunku do zbrodni. Podejrzewam, że większość z Państwa nie zetknęła się nigdy z tematem korporacji akademickich. Dlatego, żeby mówić konkretnie o mojej organizacji, muszę najpierw dwa słowa powiedzieć o tym, czym są korporacje akademickie w ogólności. Najprościej mówiąc, chociaż rozwinę jeszcze ten wątek, są zrzeszeniami studenckimi, które swoją historię wywodzą jeszcze ze średniowiecza. Pierwsza polska korporacja akademicka powstała w 1816 roku we Wrocławiu, ale ponieważ mamy na jej temat mało informacji, ta korporacja nazywała się po prostu Polonia, oraz dość szybko zakończyła ona działalność, bo mniej więcej w okresie powstania listopadowego, to za pierwszą polską korporację akademicką uważa się powszechnie konwent Polonie, czyli korporację funkcjonującą na terenach dawnych Inflant, w Dorpacie, czyli obecnie w Tartu, na terenie współczesnej Estonii. I również po I wojnie światowej polski ruch korporacyjny zawitał do Lwowa, na Uniwersytet Jana Kazimierza i pozostałe lwowskie uczelnie. Pierwszą korporacją, która tam się zadomowiła, była korporacja Lutykowe Media. Powstała w 1884 roku właśnie w Dorpacie, która po odzyskaniu niepodległości przeniosła się do Lwowa. Kolejnymi już powstałymi w Lwowie korporacjami były korporacje Leopolia i Znicz. W 1923 roku powstała i potem jeszcze kilkanaście innych korporacji. Lwów był dość silnym ośrodkiem korporacyjnym, jeśli chodzi o przedwojenną Polskę. I właśnie te kresowe korzenie postanowili też wyznaczyć sobie, były inspiracją dla nich, dla celu, jaki postawili sobie, nam, wpisując statut jako cel korporacji, mrówczą pracę na rzecz polskości kresów wschodnich. Takimi ważniejszymi wydarzeniami z tego okresu, o których warto wspomnieć, oprócz częstych występów podczas różnych upamiętnianych rocznic, świąt państwowych, na przykład 3 maja, był udział w słynnej pielgrzymce akademickiej, młodzieży akademickiej na Jasną Górę ze znanym ślubowaniem jasnogórskim. Taką inicjatywą wspólną wszystkich lwowskich korporacji była budowa kościoła w Mikłaszowie,
parafii Winniki Podlwowskiej, gdzie dotychczas nie było kościoła katolickiego. Polacy tamtejsi chodzili do cerkwi i przez to również ją wynaradawiali. Myślę dodawać, że działalność korporacji akademickich w czasie okupacji i później w czasach PRL-u nie była możliwa, była zakazana. Korporacje te przedwojenne zaczęły się reaktywować po 1989 roku i obecnie funkcjonuje ich w Polsce aktywnie kilkanaście. Moja korporacja została reaktywowana w listopadzie 2007 roku. Takimi dwoma wydarzeniami związanymi właśnie ze Lwowem, z kresami, o których warto wspomnieć, jest przede wszystkim Komerz Polski zorganizowany kilka lat temu, czyli można powiedzieć zjazd ogólnopolski korporantów w Lwowie, jak również uroczystość poświęcenia naszego sztandaru, która odbyła się w Archikatedrze Lwowskiej. Sztandar poświęcił ksiądz arcybiskup Mokrzycki. Tradycje studenckie, które kultywujemy, sięgające właśnie jeszcze XIX wieku, których, no takim wyrazem, który możecie tutaj Państwo zobaczyć, są bandy, czyli takie szarfy spoczywające na piersiach w barwach korporacji i dekle, czyli takie czapki studenckie spoczywające na głowach. Oczywiście tych tradycji jest o wiele więcej i ale to nie czas i miejsce, żeby je wszystkie wymieniać. Również pewnej ewolucji ideowej została przyjęta też deklaracja o posługiwaniu się w życiu korporacji etyką katolicką. W 12 korporacji lwowskich przedwojennych moja jest jedyną, która została reaktywowana i funkcjonuje po 1989 roku. Także można powiedzieć, że czujemy się spadkobiercami tych zacnych tradycji lwowskiego życia korporacyjnego. Dziękuję Państwu. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.